jeżeli nie notujesz najlepiej codziennie tego, co ci się przytrafia, to nie pamiętasz, jak bardzo twoje życie jest fajne. Jesteś cierpliwa, no to dobrze. No, GPS na telefonie mi pokazuje, że za 4 minuty jesteśmy na miejscu. Ktoś z was mistrzów Final Cut Pro ma pomysł, dlaczego jeżeli mam osobne nagranie wideo z dźwiękiem i osobną ścieżkę dźwięku, którą nagrywam z tego mikrofonu tutaj, to zawsze wtedy, kiedy ścieżka audio jest dłuższa niż ścieżka wideo, to Final Cut sobie nie radzi z synchronizacją, ale jeżeli ścieżka audio się zaczyna po wideo, czyli najpierw włączam wideo, potem dopiero audio, to się zawsze perfekcyjnie synchronizuje. To Apple, to jakiś feature jest Apple'a, czy po prostu ja mam pecha jakiegoś? Bo tak chciałem wam zaoferować dobrą jakość dźwięku, no ale niestety nie chce mi się synchronizować. Trudno. Teraz jadę do sali prób i nagrywamy klipa Thesis. Dobry. Janek, gitarka. Nie, Janek są prawą, tam gdzie teraz stoi Jerzy i filmuje vlogę. Dokładnie tak. Ona się zerwała. Weź mi dobrze, to znaczy, że było dobrze grane. W ogóle nie ma kopita, nie jest do wokalu. Jaką masz piękną koszulkę, Janku? Powiedz coś o tym zespole. To jest fenomenalny reprezentant trójmiejskiej sceny emocjonalnego HC. Emocjonalny HC! Faktycznie, grajcie. Gramy, bo perkusja nie da rady z playbackiem, nie? To grajcie. No, taki nie, ładny, dobra, nie, mocno. Nie. O, to byłoby spoko. I też! Żeby nie było. Tak, to powiedziałem ja, Stanikowski. Janek, ale mi litość, takie ujęcia na 15 sekund maksymalnie. Bo ja siedzę 4 godziny to przegląda. Poczekaj. To co, będzie coś z tego? Nie. Trzeba będzie nagrać jeszcze raz, tak? Jak trochę więcej posmarujecie, to będzie. Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo ciekawy dzień, bo jadę do pracy na godzinę, później wracam. Jedziemy z Heleną zobaczyć przedszkole nowe, obejrzeć. Zobaczyć, czy jej się spodoba. Cześć i czołem, witam Cię na moim vlogu. Zazwyczaj w tym miejscu i o tej porze opowiadam Ci o tym, co moim zdaniem jest ważne dla skutecznej, dobrej komunikacji, dla bycia profesjonalistą i dla bycia po prostu szczęśliwym w życiu. I dzisiaj chyba zahaczymy troszkę bardziej o to szczęście,
No tak jest końcówka roku, taki moment jest sprzyjający podsumowaniom. No i chciałbym się ciebie spytać o jedną bardzo prostą rzecz. Co dobrego przytrafiło ci się w 2017 roku? Bo jestem przekonany, że mimo tego, co nam serwują media wokoło, mimo tego, że próbują kreślić obraz świata taki, że wszystko idzie w złą stronę, że jesteśmy zagrożeni i tak dalej, to tak naprawdę jestem przekonany, że w roku 2017 bardzo dużo dobrego ci się przytrafiło, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Na pierwszy rzut mózgu nie przychodzi ci do głowy to, bo tak już jesteśmy skonstruowani, że żeby pamiętać dobre rzeczy, to najlepiej je sobie notować. Jeżeli nie notujesz najlepiej codziennie tego, co ci się przytrafia, to nie pamiętasz, jak bardzo twoje życie jest fajne i nie pamiętasz tego, co dobrego w tym roku ci się przytrafiło. Ja mam o tyle łatwiej, że od roku prowadzę tego vloga, więc jeżeli chciałbym sobie sprawdzić, co się działo rok temu, no to wystarczy, że się cofnę do jednego z pierwszych odcinków, które nagrałem rok temu i już. I to wiem. I to robi ogromną różnicę, też jeśli chodzi o takie właśnie wspomnienia i świadomość tego, jak bardzo świat się zmienia i nasze życie się zmienia i jak bardzo się zmienia na lepsze. Służy coś takiego, co my w naszej rodzinie robimy co roku, czyli jak nasza córka ma urodziny, to za każdym razem na jej urodziny tworzymy taki album ze zdjęciami, które sobie wybieramy z ostatniego roku, od ostatnich urodzin do tych teraz. Za pomocą jednego z serwisów online, które służą do drukowania zdjęć z Google Photos po prostu. Bardzo fajnie to wychodzi. Zamawiamy później taką ładną książkę, rozdajemy tą książkę w rodzinie. Rodzina dalsza jest szczęśliwa, my też, bo mamy... No i właśnie, bo co mamy? Bo mamy fajne wspomnienia, bo w tej książce mamy zapisane rzeczy i wydrukowane na papierze, czyli to sobie stoi na półce i dzięki temu za każdym razem, jak mamy ochotę do tego sięgnąć, to nie musimy odpalać jakiegoś komputera, jakiejś aplikacji, robić search, szukać albumu, tylko wyciągamy po prostu album z półki i sobie przeglądamy fotki i nam się przypominają rzeczy, które normalnie, dawno temu zostałyby zakopane w naszej pamięci totalnie. I dzięki temu mamy świadomość tego, jak bardzo nasze życie się zmienia i o ile teraz jest lepsze niż było rok temu. Mimo, że tak na co dzień, to najczęściej mielibyśmy tendencję, no przynajmniej ja z moją żoną, do skupiania się raczej na tym, co nam nie wychodzi, raczej na tym, co jest do poprawki i tak dalej. Więc to nam bardzo dobrze robi na psychikę, że taka książka ze zdjęciami jest. I do tego samego chciałbym ciebie namówić tak ogólnie życiowo. Ja jeśli chodzi o moją pracę zawodową, to też sobie notuję różne rzeczy, które mi się udało zrobić, jakieś takie moje osiągnięcia. To może być telefon do jakiegoś wykonawcy i załatwienie szybko sprawy. To nie musi być wielki projekt dwuletni, chociaż takie rzeczy też tam sobie zapisuję. Ale zapisuję sobie rzeczy do tak zwanego mojo file po to, żebym pamiętał o tym, jakie odniosłem według mojej skali sukcesy. Nie według skali mojego pracodawcy, nie według skali, nie wiem, środowiska, w którym się obracam, tylko według mojej skali. Jeżeli na przykład od 2 lat mam inbox 0, to ja to sobie zapiszę, bo według mojej skali to jest osiągnięcie. Mój pracodawca może tego w ogóle nie docenić. A ja uważam, że to jest duże osiągnięcie. Ja sobie to w tym moim mojo file zapiszę. Także właśnie zachęcam do zapisywania i po to, żeby lepiej zapisywać i po to, żeby być bardziej skutecznym w tym zapisywaniu, nawet ostatnio zrobiłem sobie pewien prezent na gwiazdkę, o którym jeszcze nie opowiadałem tu na vlogu i opowiem dopiero wtedy, kiedy on do mnie przyjdzie, ale jestem z tego bardzo zadowolony, bo on spełni 2 rzeczy. Po pierwsze, zapewni mi wygodniejsze właśnie zapisywanie rzeczy. Po drugie, pozwoli mojej córce razem ze mną wygodniej rysować, bo my teraz bardzo dużo rysujemy razem. No i już niedługo, jak to coś przyjdzie, to ci pokażę. Trzymaj się i życzę ci miłego dnia, wszystkiego dobrego. Jadę teraz do domu, bo będziemy z Heleną jechali obejrzeć przedszkole. Zobaczymy, czy się Helenie spodoba. Ale tuż przed wyjściem z pracy jeszcze chciałem
załatwić jedną rzecz, więc napisałem maila do Matiego z takiego kanału YouTube'owego, który się nazywa Travel Feels. On ostatnio na swoim kanale umieścił taki film o najlepszym aparacie do kręcenia YouTube'a, ale aparacie pełnoklatkowym. No i opowiadał, że to jest Canon 6D Mark II. Natomiast no ma dużo racji w tym, co tam opowiedział. Natomiast jedna rzecz, której mi brakuje w tym aparacie, to jest to, że on nie ma żadnej stabilizacji w body, tak? I tak sobie myślę, że właśnie czekamy wszyscy tam kreatorzy wideo, czekamy z utęsknieniem na to, aż któryś z producentów wreszcie wykombinuje taki idealny aparat do wszelkiego użytku. Czyli to byłby aparat pełnoklatkowy i wszystko jedno, czy DSLR, czy bez lusterka, to nie ma większego znaczenia. Ale to byłby aparat pełnoklatkowy z flip screenem, ze stabilizacją wewnątrz obiektywu, znaczy wewnątrz obiektywu i wewnątrz body i z bardzo dobrym autofokusem. O! Niby takie proste, niby wystarczyłoby dołożyć flip screen do Sony A7S II albo właśnie stabilizację do Canona 6D. No może się uda, może w końcu producenci zrozumieją, że to ważne i że ludzie na to czekają. Palasz! Z radości zapomniałem o strachu. Chwyciłem koniec ogona Morusa i wytarłem im sobie zapłakany nos. I wszyscy panowie, którzy pracowali na poczcie, mieli małe dzieci i dlatego mnie znali. Co, Bąblu? Jesteś cierpliwa, no to dobrze. GPS na telefonie mi pokazuje, że za 4 minuty jesteśmy na miejscu w przedszkolu, wiesz? Już jesteśmy blisko. Został nam kilometr. No jesteś podróżniczką, to prawda. Tu sobie staniemy. Pewnie, damy radę. O, jesteśmy na miejscu. Tylko tam musimy pójść w tą uliczkę tutaj z boku, wiesz, Kelka? Tam, w tamtą uliczkę, ale tutaj stanąłem, bo tu się lepiej staje, wiesz?